Czy Polska powinna wesprzeć Izrael w konflikcie z Iranem? Tak, czy nie? Tak. Pan minister Szejna powinien wypowiadać się głosem narodu. A wszystkie ankiety oraz sondaże mówią zupełnie coś innego niż on. Dlatego w tym miejscu zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie w zakładce społeczność. Link do ankiety znajdą Państwo w opisie pod filmem. A dlaczego polskie MSZ nie potępiło ataku izraelskiego na konsulat irański w Damaszku? Ta sytuacja jest skomplikowana. Wracam do mojego pytania, dlaczego nie potępiliśmy ataku izraelskiego na konsulat irański? To też było złamanie prawa międzynarodowego. Ja muszę powiedzieć w ten sposób, ten atak nie powinien nastąpić na placówkę dyplomatyczną i to absolutnie się z tym zgadzam i nie ma mojej tej zgody na takie działania i naszego, naszej dyplomacji, no ale jednak on był wymierzony w, no krótko mówiąc, organizację, która jest uznawana między innymi przez Stany Zjednoczone i obecnych tam wojskowych jako terrorystyczna. Panie ministrze, a kiedy Polska otrzyma wyniki pełnego śledztwa izraelskiego w sprawie Damiana Sobola? Te wyniki uzyskaliśmy. Pan ambasador podczas, można powiedzieć, protokolarnej. ...spotkania, kiedy wręczyłem mu notę protestacyjną w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ministra Sikorskiego, przeprosił za to zdarzenie i... Zaraz, zaraz, cofnijmy raz jeszcze. ...spotkania, kiedy wręczyłem mu notę protestacyjną w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ministra Sikorskiego, przeprosił za to zdarzenie i przyjął... Peł... Czy pan minister Szejna uważa, że jeżeli pan ambasador przeprosił na spotkaniu, co do którego nie ma pewności, że się odbyło, to kończy sprawę? Rzekoma wizyta w MSZ była śledztwem, a rzekome przeprosiny z zakończeniem tego śledztwa... Czy tak wygląda śledztwo według demokratycznego państwa Izrael? Przyjął pełną odpowiedzialność w imieniu swojego państwa za to zdarzenie. Które w moim ocenie, jak powiedziałem wielokrotnie, było niczym innym, nie żadnym wypadkiem, przypadkiem, tylko wręcz morderstwem. I tu sprawa jest jasna. Ale czy te przeprosiny były autentyczne, były głębokie, były wyrazem wewnętrznej skruchy, czy od tak pan sobie ambasador powiedział, Przeprosi przepraszam. Przeprosił, 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 <laughs> przeprosił według mnie i według mojego odczucia bardzo, bardzo, bardzo szczerze. Chociaż nie wiem, czy można być mniej czy bardziej szczerze, ale szczerze, i również umieścił potem te przeprosiny na Twitterze. No, dzisiaj to jest pewien, pewien środek komunikacji, tak aby dotarło to do opinii publicznej. Przejrzeliśmy ostatnie wpisy pana ambasadora na platformie X i znaleźliśmy jeden sugerujący przeprosiny, a w nim możemy przeczytać: Na moim dzisiejszym spotkaniu w MSZ z wiceministrem spraw zagranicznych Andrzejem Szejną, powtórzyłem mój osobisty, głęboki smutek i szczere przeprosiny z powodu tragicznej śmierci pracowników, w tym obywatela polskiego, pana Damiana Sobula. Z głębi naszych serc łączymy się w smutku rodzin. Zapewniłem wiceministra, że Izrael jest w pełni zaangażowany w przejrzyste i dokładne dochodzenie w tej sprawie, w tej poważnej tragedii. Proszę zobaczyć IDF opublikowane dzisiaj ustalenia, które pokazują nasze ciągłe zaangażowanie w zbadanie tego, co wydarzyło się w gazie, i podjęcie wszelkich odpowiednich środków, aby zapobiec takim tragediom w przyszłości. Dla pewności, wpis przeczytaliśmy kilka razy i próżno tam szukać przeprosin. I dzisiaj wiemy jedno, że również jest gotów do pełnej komunikacji z rodziną. Tragicznie zabitego, wspaniałego wolontariusza działalności humanitarnej. Publicznie prosił nawet o kontakt z tą rodziną, czy tak. już znalazł ten kontakt? Nie, kontakt, kontakt jest dostępny, natomiast, cóż, ja nie chcę wchodzić w takie delikatne sprawy, ale rodzina oczywiście dzisiaj jest w stanie takiego e, smutnego mm, wstrząsu. Bardzo, tak, wstrząsu, bym to tak nazwał, rzeczywiście.